Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W przemyśle spożywczym wykorzystywane są różnorodne instalacje techniczne dbające o jakość i efektywność procesów technologicznych. Poza energią elektryczną wykorzystuje się energię cieplną w postaci pary wodnej lub gorącej wody do gotowania, pasteryzacji, suszenia, odparowania i innych procesów. Podstawowymi nośnikami energii cieplnej wykorzystywanymi w instalacjach grzewczych są para wodna, gorąca woda, powietrze. Nośniki energii cieplnej nie są toksyczne i nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu w przypadku przedostania się do produktu, a nawet umożliwiają bezprzeponową wymianę ciepła. Nie wytwarzają osadu, mają dobre właściwości hydrodynamiczne, małe opory przepływu. Odznaczają się dobrą jak na warunki przemysłu spożywczego dyspozycyjnością temperaturową w zakresie względnie niskich ciśnień. Są łatwo dostępne i łatwe do wytworzenia. Parę wytwarza się głównie w urządzeniach kotłowych przystosowanych do spalania określonych rodzajów paliw oraz do produkcji pary wodnej o odpowiednich parametrach. Coraz częściej w małych zakładach wykorzystuje się generatory pary przeznaczone do szybkiego automatycznego wytwarzania pary. Nowoczesne instalacje grzewcze wykorzystują pompy ciepła do ogrzewania zakładów. Pompy zużywają darmową energię zgromadzoną w gruncie, wodach podziemnych lub w powietrzu. Pracują bez emisji spalin. Do przesyłania pary wodnej i wody gorącej stosuje się instalacje rurociągowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.